Cześć, z tej strony Artur, Ty w sor Na początku chciałbym podziękować za zaproszenie do współpracy z Arturem z kanału A PO CO MI TA MATMA? Chcielibyśmy Wam przekazać 10 rad przed egzaminem ósmoklasisty. No to cóż, zaczynamy! Pierwsza sprawa, bądź czujny. Czytaj dokładnie o co Cię Pytają. Na egzaminie bardzo często pytania są w ten sposób ułożone, że rozwiązaniem nie jest. Liczbą odwrotną jest. Jeśli do wyniku dodamy 1, to prawidłową odpowiedzią jest. Dlatego bardzo to uważajcie, o co was pytają na egzaminie, ponieważ te pytania no, są troszkę złośliwe przez to, ale i sprawdzają to, czy umiecie czytać ze zrozumieniem umiecie układać równania w zadaniach tekstowych, umiecie liczyć te równania, ale i tak raz na jakiś czas niestety popełniacie błąd, no to w takim razie pierwszą radą ode mnie jest to, żeby sprawdzać wynik równania. Co mam na myśli? No na przykład mamy takie równanie 2x plus 24 równa się 3x plus 9, no i chcecie sobie szybko to oczywiście policzyć, więc 2x sobie przerzucicie na tą stronę, 9 na tą stronę, żeby oczywiście tu po prawej stronie już mieć samego x, czyli tu będzie x, Równa się. No i 24 minus 9. No to co? No to chyba w takim razie 13, tak? Napiszecie 13, super ekstra. Natomiast niestety wszystko policzyliście źle. No bo daliście się naciąć na to, że 24 minus 9, to tak naprawdę nie jest 13, tylko 15. Więc w tym momencie jak już macie to rozwiązanie, to po prostu zróbcie sprawdzenie, czyli robimy sobie sprawdzenie i podstawiacie za tego X naszą 13, która wam wyszła, i wtedy się nagle przekonacie, że powinno chyba być źle. No zobaczymy 2 razy 13, 20. 26, dodać 24, po prawej mamy 3 razy 13, czyli 39, dodać 9, no i tu nagle coś się okazuje. Tu mamy 50, a tu mamy, no, 48 i co się okazało? Okazało się, że nie jest sobie równe, czyli rzeczywiście w tym momencie, o, chyba coś źle policzyliśmy, nie? Wracamy sobie tutaj i jeszcze raz na spokojnie, 24 minus 9, równa się 3x minus 2x, no i 24 minus 9 to jednak 15. Wiem, że z dziewiątką bywa różnie, równa X. Także wykonujcie sprawdzenia no przede wszystkim w zadaniach otwartych na równania. Temat zeszłych lat. Jesteście bardzo dobrze z matematyki. Macie nawet czwórkę, nawet piątkę na koniec i co się okazuje, wychodzicie z egzaminu i tam tylko 50%. Co się stało? Przede wszystkim egzamin jest w pewnej formie, w formie testowej. Trzaskajcie testy, testy, testy. W szkole mogło na to nie być czasu, ale bardzo ważne, żebyście przynajmniej kilka arkuszy egzaminacyjnych przed egzaminem przerobili. Może warto na ostatnią chwilę byłoby jeszcze jakąś książeczkę kupić. To jest groszowa sprawa. Przerobić sobie parę arkuszy w testów, no bo w Internecie niestety tego bardzo mało jest. Moją kolejną radą to jest to, żebyście się upewnili, że wzory, jakie was obowiązują, macie opanowane do perfekcji. Że znacie wzory na wszystkie pola, na przykład, że na przykład pole kwadratu, to można policzyć, że to jest a do kwadratu, ale również można policzyć, że to jest przekątna do kwadratu podzielić na dwa, bo kwadrat jest również rąbem na przykład. Że macie w trójkącie oczywiście 60, 90, 30 znacie proporcje między bokami, czyli naprzeciwko naszego najmniejszego kąta jest zawsze jakaś wartość a, naprzeciwko największego kąta jest 2a, a naprzeciwko sześćdziesiątki jest a pierwiastka z 3. O tym też nie zapominajcie oczywiście. To, co mogę Wam polecić, żeby sobie powtórzyć jeszcze dzień przed egzaminem, to rzeczywiście wszystkie wzory, jakie Was obowiązują. Pamiętaj o tym, że na egzaminie ósmoklasisty z matematyki trzeba będzie dużo liczyć? Nie. Czytać Ponieważ zadania będą tak ułożone, że nie dostaniecie: rozwiąż równanie, sprawdź, wylicz nie. Dostaniecie parszywego zająca, który będzie hasał po łące, którego będą otulały promienie słoneczne, który będzie wchodził do swojej zajęczej norki, policzyć swój zajęczy pomiot po przypadkowej wizycie lisa. Nawet prościutkie działanie będzie uważane, że rozwiązaniem działania jest liczba i zaznacz prawidłową odpowiedź. Wszystko jest opisane ścianą tekstu. Potrafią być zadania zamknięte, testowe, ABCD, które zanim w ogóle przystąpicie do ich rozwiązywania trzeba będzie całą stronę przeczytać i wyciągnąć informacje. Dlatego przygotujcie jest na to, że trzeba będzie dużo czytać i dużo analizować tekstu. Moją kolejną radą dla ósmoklasistów jest to, że ciężkie wzory, jeżeli ich rzeczywiście zapomnicie na egzaminie, to można sobie wyprowadzić samemu. Co mam na myśli? Mam mam na myśli na przykład trójkąt równoboczny. No jeżeli nie pamiętacie, że na przykład pole to jest a kwadrat pierwiastka z 3 na 4, a wysokość to jest a pierwiastka z 3 na 2, a macie w jakimś zadaniu no właśnie po prostu trójkąt równoboczny i trzeba sobie jakoś poradzić, to pamiętajcie o o tym, że jeżeli macie a, to wy możecie zawsze sobie tu potraktować, że połowa tego trójkąta i z Pitagorasa sobie wysokość policzyć. Czyli, że ten odcinek tutaj to jest 1/2a. I wtedy oczywiście możecie napisać Pitagorasa, że nasze h kwadrat dodać 1/2a, oczywiście w nawiasie do kwadratu, jest równa a kwadrat. No i z tego sobie h można wyznaczyć, tak? Bo zauważcie h kwadrat dodać 1/4a kwadrat równa się a kwadrat i h kwadrat, jeżeli to sobie przerzucimy na prawą stronę, to się odejmie czyli od 1 odejmujemy 1 4 czyli będą 3 czwarte, czyli h kwadrat to są 3 czwarte a kwadrat, no i teraz żeby się pozbyć tego oczywiście kwadratu, to trzeba pierwiastek wyciągnąć, nasze h to będzie pierwiastek z 3 czwartych a kwadrat i rzeczywiście jak zrobicie sobie z tym porządek, to będzie a pierwiastka z 3 na 2 i już sobie wyprowadziliście ten wzór na tą wysokość, no które ewentualnie zapomnicie. A jak już macie wysokość wyprowadzoną samemu, co zajęło mi, nie wiem, może z pół minuty, no to pole możecie potraktować z typowego wzoru na pole trójkąta, czyli a razy h na 2. Oczywiście wstawiając za to h, które tu mamy, no to, co tutaj wyznaczyliście. I tak się okaże, że rzeczywiście to będzie a kwadrat pierwiastka z 3 na 4. O wyprowadzaniu takich wzorów nie zapominajcie. Jeżeli rzeczywiście, no, będzie skleroza na egzaminie, no to pamiętajcie o tym, że można sobie to po prostu szybciutko wyprowadzić. Nie lubisz równań, a tym bardziej nie lubisz zadań tekstowych z równaniami, no to trudno. Musisz polubić, bo takie zadanie na pewno będzie na egzaminie ósmoklasisty. Jeśli nie otwarte za dwa albo trzy punkty, to na pewno zamknięte. Tak samo bardzo standardowe są zadania z bryłami, klejenie brył, układanie jakichś wzorków, wkładanie trójkącików i kwadracików, tego typu rzeczy. Dlatego zakoduj sobie w głowie, że tego typu zadania będą. Trzeba będzie się wczytać w treść, i żeby one nie zaskoczyły. Moją kolejną radą jest to, że waszą główną bronią, arsenałem, narzędziem czy jak sobie to inaczej nazwiecie, to są działania pisemne. Także upewnijcie się, że na pewno wiecie w jaki sposób na przykład mnoży się pod kreską. Czyli na przykład jakbyście mieli 23 pomnożyć przez 17 gdzieś w jakimś zadaniu, no to pamiętamy, mam nadzieję, jak to się robi. 7 razy 3, 21 dwójka w pamięci, 7 razy 2, 14, dodać dwójka z pamięci, to będzie 16 i tu będzie 16. 1 razy 3, 3, 1 razy 2, kreseczka, dodajemy 1, 9, 3, 391 mamy wynik. A, a dzielenie pisemne 52,8 podzielić na 0,3. Pamiętajcie, że w dzieleniu można sobie oba przecinki w tą samą stronę przesuwać jak wam wygodnie, czyli to jest to samo co 528 podzielić na 3. I teraz dzielenie pod kreską oczywiście, czyli piszemy sobie 528 podzielić na 3. No i w piące się 1 trójka zmieści, minus 3. Mamy 2 22 w 22c są. Jest 7 trójek, czyli 7 minus 21. Tu mamy jedynkę, ósemkę zrzucamy. 18 na 3 to jest 6. Czyli wynik tego dzielenia to 176. O tym też nie zapominajcie. Bez działań pisemnych, no to niestety będzie problem na tym egzaminie, nie ukrywam. Także na pewno przekonajcie się na 100%, że wiecie jak to robić. Nie kumasz matematyki, ale jesteś bardzo bystrą osobą. Albo w, w drugą stronę, właśnie jesteś tak bystrą osobą, że ci nie chce wszystkiego rozpisywać. Widzisz to zadanie z równaniem i od razu udało się znaleźć prawidłowe rozwiązanie. Podstawiasz, wszystko jest w porządku, no ale co tutaj zrobić? Mało znana informacja o tym, że egzamin ósmoklasisty dopuszcza rozwiązanie metodą prób i błędów. Czyli jeżeli jest jakieś działanie i strzelisz dobrze wynik w otwartym, okaże się, że on jest prawidłowy, to dobra, no nie zapisuj tylko tego wyniku, bo za to dostajesz 0 punktów, ale rozpisz sobie metodę prób i błędów. Na przykład, że dobierz sobie jakieś liczby, oblicz dla nich, pokaż, że wyszło źle, dobierz sobie jakieś większe liczby, znowu oblicz, że dla nich wyszło źle, Weź swój prawidłowy wynik. Podstaw do tego, co ci wyszło, i napisz prawidłową odpowiedź. Jeżeli się udało trafić prawidłowe rozwiązanie oraz rozpisze się to rozumowania bez układania żadnych równań, dodatkowych obliczeń, to jest to rozwiązanie uznane i dostaje się za to maks punktów. No i kolejną moją radą, już ostatnią, to jest to, że jeżeli macie jakiekolwiek zadanie z geometrii, to nie zapominajcie o jednostkach, no przynajmniej na koniec w zadaniu. Oczywiście, jeżeli wiecie, że wszystkie jednostki się zgadzały w międzyczasie. Co mam na myśli? No na myśli ma. Mam Na przykład coś takiego, że jeżeli macie, no załóżmy prostokąt, no i dali nam w zadaniu, że no co, że tu jest na przykład 15 cm, a tu jest na przykład 1 metr, to oczywiście sobie zamieńcie na początku jednostki na te same. No wszystko jedno, które na które raczej ja zazwyczaj większe na mniejsze zamieniam, no bo 1 metr to jest 100 cm i załóżmy w zadaniu jest do policzenia, no co, no pole, tak. Pole ile jest równe, żeby nikt mi tego pola nie policzył, że to jest 15 razy 1, bo jednostki by się wtedy nie zgadzały, więc to niestety będzie będzie źle, oczywiście razy 100 i tych centymetrów tutaj to nie trzeba pisać pod warunkiem, że one się już zgadzają w tych wszystkich liczbach. No i 15 razy 100, no to będzie 1,5 i 2 zera trzeba dopisać, czyli 1500, ale nie zostawiajcie tego w ten sposób. Tylko dopiszcie na koniec, że to już będą centymetry kwadratowe, oczywiście. No i dodatkowo, OK, policzyliście pole, było pytanie o pole, ale zróbcie odpowiedź, jak człowiek po polsku było pytanie o pole, no to piszemy, że pole, nawet czego, prostokąta, wynosi. 1500 cm kwadratowych. O jednostkach nie zapominajcie i o odpowiedziach też nie zapominajcie. Mam nadzieję, że zarówno moje rady, jak i rady Miedzianego w Sora wam tu troszkę pomogą na tym egzaminie. Egzaminus ósmoklasisty nie jest taki straszny. Jeżeli się dobrze uczyliście w szkole podstawowej, to nic strasznego się nie wydarzy. Mam nadzieję, że nasza kolaboracja wam się tutaj podobała. Pamiętajcie, żeby przynajmniej sobie porozwiązywać troszeczkę teścików. Oczywiście pamiętajcie, żeby się jakoś aż tak strasznie nie stresować. Powodzenia na egzaminie. Ósmoklasisty życzę ja, Artur. I Cześć. miłego dnia życzę, powodzonka na egzaminie. Do usłyszenia. Cześć!